Cześć, widzimy się zaraz po meczu Lech i Gdańsk z Piastem Gliwice. Szczerze powiedziawszy, nie wydawało mi się, że będą aż tak duże emocje. Podejrzewałem na podstawie wcześniej obejrzanych spotkań Lech i Gdańsk w tym sezonie, że gdzieś tam te mecze nie do końca są atrakcyjne. A tu bardzo proszę, kto nie oglądał, specjalnie nie musi żałować. Wystarczy, że włączy sobie ostatnie 10-15 minut, bo wtedy najwięcej się działo. Piast bronił tego prowadzenia. W mojej opinii całkiem, no nie chcę powiedzieć przypadkowego, no bo bramki zdobyte po błędzie Kuciaka, po rzucie karnym, natomiast gdzieś tam ten wynik 0-2 no na pewno nie był adekwatny do tego, co oglądaliśmy w spotkaniu. Lechia goniła, zbyt późno się, no nie chcę powiedzieć obudziła, ale znalazła tą bramkę kontaktową. Jestem przekonany, że gdyby wcześniej podopiecznika Czmarka strzeli tą bramkę na 1-2, no gdzieś tam łatwiej byłoby na pewno im walczyć o remis, a wydaje mi się, że nawet ten remis by wywalczyli, no ale w konsekwencji mamy tak, bardzo przemyślaną grę Piasta, wydawałoby się, i bardzo mozolną, powolną i przewidywalną grę Lechii. Lechia, która miałem wrażenie, że się przebudziła, bo naprawdę kilka ostatnich kolejek to były niezłe wyniki. No przede wszystkim wygrana w Krakowie, czy też spotkania pod batutą Kaczmarka, wygrane chociażby z Zagłębiem Lubin, czy Stalą Mielec. No wiadomo, że ten mecz z Legią Warszawa i w lidze, i w pucharze do łatwych nie należał, no ale też to były takie pechowe konfrontacje przeciwko bardzo mocnej i rozpędzonej drużynie z Warszawy, no ale wciąż Lechia pokazała tam kawał sportowej klasy. No dzisiaj niestety musiała się obejść z smakiem. Piast zwycięża, 3 punkty i 3 bramki. No ta ostatnia bramka jakby już absolutnie taki gong, który położył wszystkich w Gdańsku na łopatki. Szkoda natomiast wciąż. Wydaje mi się, że Lechia spokojnie mogła tutaj, grając odpowiednio, bardziej zdecydowanie wcześniej wygrać, bo Piast dzisiaj nie był drużyną taką, która powiedziałbym była mocna i przyjechała z taką inicjatywą wygrania, bo wiadomo, że zespół z Gliwic też ma swoje problemy. No i właśnie, zerknijmy sobie na tabelę, jak to wygląda w tej chwili, no bo ciekawa sytuacja. Piast Gliwice spuścił Lechię w strefę spadkową, wykaraskali się podopieczni Aleksandra Wukowicza, w tej chwili to jest 16 oczek na koncie po stronie drużyny z Gliwic, przełamany dwumiesięczny impas, no bo Piast też czekał na tą wygraną w lidze bardzo długo. Natomiast Lechia no, jeszcze nie finiszuje tej rundy jesiennej, bo przed nimi mecz u siebie z Górnikiem, więc jeszcze będzie szansa, by z tej strefy spadkowej wyjść. Natomiast bardzo szkoda, bo mam wrażenie, patrząc obiektywnie na to spotkanie, że Lechia mogła spokojnie wygrać, gdyby wcześniej gdzieś tam się odpowiednio uaktywniła. No stało się tak, a nie inaczej. Przegrywa 1-3. Dzięki za podcast. Widzimy się standardowo w kolejnym materiale. Jeszcze jedno spotkanie ekstraklasowe przed nami, Śląsk Legia, a później już tylko mundialowa gorączka. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.